Witam serdecznie. Dziś wymiana przegubu drążka pozycji zmiany biegów, ale nie w Felicji, tylko w Audi 80. Mimo, że te dwa samochody posiadam, tak się złożyło, że jedna część pasuje idealnie do dwóch samochodów. Tak mi się wydaje, ponieważ nie było w rozpisce, kupowałem przez Allegro. Nie było w rozpisce żadnego innego modelu, tylko Skoda Felicja. Te dwa elementy są identyczne, sprawdzałem. Wszystko pasuje tak jak powinno, różnią się detalami, tak naprawdę. Tu śruba jest po prostu grubsza, w tym, w tym nowszym, natomiast tu jest cieńsza. Tutaj ten kruciec, który wychodzi od skrzyni biegów, jest taki sam. Rozmiarowo, wizualnie, optycznie są identyczne. Przede wszystkim numer. Czyli 893 711 615A. To jest ten sam element. O co się rozchodzi w ogóle? Ciężko mi biegi wchodziły. Zanim będę rozbierał całą gałkę skrzyni biegów, tam jest tak zwany zestaw naprawczy. Można to sobie zmienić. Postanowiłem zniwelować ten oto luz tutaj. Nie wiem, czy go widać. Widać. Ten luz powoduje, że. Jedynka i wsteczny wchodziły mi z dużym oporem, ze zgrzytem. Sprzęgło jest nowe. Ono ma około pół roku. Nie trzymam nogi na sprzęgle, jak niektórzy. Pozdrawiam. Więc wiem, że to, to sprzęgło jest dobre. Natomiast ten element jest stary, ma 30 lat, mógł się wyrobić. I tutaj rzeczywiście ten brak precyzji mógł sprawić, że te biegi wchodziły mi ciężko. Postanowiłem ten element wymienić. Ciężko jest go zdobyć. Pytałem się w wielu. W warsztatach, w wielu sklepach motoryzacyjnych, nawet zasięgnąłem opinii mailowej z autoryzowanego serwisu Volkswagena. Akurat w moim przypadku był to Zimny z Pietrzkowa Trybunalskiego, i taki element okazuje się, że nie jest produkowany do Audi 80. Nie ma takiego elementu. Nie chciałem korzystać z jakichś rosyjskich albo obcojęzycznych serwisów typu AliExpress. Udało mi się po tym numerze znaleźć, że ten element pasuje ze skody Felicji, no i rzeczywiście jest on. Jaka jest różnica w, oprócz tej śruby? No to, że trzeba będzie zamienić ten gotowy sworzeń na zwykłą śrubę. Ona widzę tutaj ma klasę 8.8, więc to jest to takie minimum, tak, absolutne, które stosowane jest w samochodach. Jestem zadowolony, ponieważ no, trzyma się fajnie, sztywniutko. Element jest bardzo dobrze spasowany, ponieważ ładnie mi wchodzi w ten oto drążek. Demontaż tego jest banalny, ja zaraz tam wejdę pod samochód. Tu wystarczy wykręcić jedną śrubę, chyba trzynastkę. No i trzeba odpiąć się. Tutaj jest dziesiątka, tak? Tu będzie prawdopodobnie też trzynastka. To jedyna różnica. Czyli dwie śruby odkręcamy, żeby wyjąć cały drążek z pod samochodu miał prawo się wyrobić po tylu latach natomiast jedyne co tutaj mogę powiedzieć jeśli chodzi o demontaż to żeby nie stosować żadnych pilników bo ja to starałem się na początku spiłować tak jak tutaj widać nie ma sensu tego piłować ponieważ na moje oko ten element jest w całości i nie da się go wybić trzeba go po prostu rozwiercić więc polecam wiertełko nie pamiętam jaki rozmiar Chyba szóstka. Trzeba tu rozwiercić, jak widać na załączonym obrazku. Trzeba to rozwiercić, żeby to wyjąć z jednej i z drugiej strony. Mówimy o tym elemencie, który jest tu w środku. Ten jest spasowany rewelacyjnie tutaj. Nie ma żadnego luzu, ale luz jest na samym tym przegubie w środku. Dlatego. Od razu polecam wiertareczkę i rozwiercenie tego elementu, żeby wyjąć z tego drążka. Tak Mówimy tutaj o tym miejscu. Widzicie tu z dwóch stron. Próbowałem to szlifować, ale to nie ma najniższego sensu. Szlifowanie od razu trzeba rozwiercić. Wchodzimy pod spodem. Jesteśmy pod autem. O, fajnie, że coś widać. Tutaj mamy. Yy... Gałki skrzyni biegów. Musimy zdemontować trzynastkę, taką oto śrubę razem z podkładką. I ten element wygląda w ten sposób: i tu wchodzi, widać już w skrzyni biegów. To jest ten element, tak on wygląda. Tak, jak już mówiłem, demontaż jest banalny. Wystarczy dwie śruby. Odkręcić, żeby go uwolnić, na pewno łatwiej jest to robić na stole. Mam nadzieję, ponieważ no jeszcze nie, nie, nie zamontowałem, mam nadzieję, że to mi zniweluje problem wrzucania biegów w Audi 80. Ale jestem dobrej myśli, ponieważ naprawdę element jest dobrze spasowany. Jedyne co zmieniłem, to wymieniłem nakrętkę, która oryginalnie była bez tego teflonu. A ja sobie zamontowałem nakrętkę która się nie powinna odkręcić dzięki tej niebieskiej tutaj obręczy w środku, która jest teflonem. Ma to przytrzymywać przed odkręceniem się nakrętki, chociaż gdyby nawet ta nakrętka wyleciała, to myślę, że ta śruba i tak sztywno się trzyma, żeby się nie odkręciła. Polecam Allegro i taką oto firmę Ulka, prawdopodobnie, jeśli dobrze odczytuję. Tak. I numerek... 893, 711, 615. To jest element, który prawdopodobnie odpowiedzialny jest za to, aby biegi wchodziły dobrze. Oczywiście pomijając problemy ze sprzęgłem oraz naprawą, demontażem tutaj tego elementu całego, bo to też może być wyrobione. Tutaj mam luz, ale nie wiem, czy on jest akurat odpowiedzialny za, za problemy z wrócaniem biegów. Zobaczymy, jak będzie później. Może dam relację. Pozdrawiam serdecznie.